Cześć, tu Chris. Jeżeli chcecie zrobić sobie kolejny zdalny pulpit, tutaj koło start, macie taką ikonkę. Ona się nazywa widok zadań. Klikamy. No i teraz tutaj macie wasz pulpit. Klikamy nowy pulpit. No i macie już nowy pulpit. Jak widać, wszystkie ikonki są. Jeżeli chcecie wrócić na poprzedni pulpit, jeszcze raz tu klikamy. I wracamy na poprzedni pulpit. Oczywiście taki pulpit nowych ikon wam nie utworzy, tylko aplikacje, które są aktywne na innym pulpicie, nie będą aktywne na pulpicie, który dopiero utworzycie.